Więc mieliśmy na końcu właśnie, że to jest duch służenia, że Jezus przyszedł służyć i my też powinniśmy w tą służbę miłości się dostać. Zobaczcie, żeby w służbie miłości żyć, my potrzebujemy być czyści. Bo jeżeli nie będziemy czyści, nie damy rady służyć. Nie damy rady służyć. Normalnie to jest niesamowite, że nie damy rady, bo będziemy mieli opory do tego, czy do tego, czy do tamtej. I będzie to wszystko takie zblokowane, takie niepełne. Jezus nie był pod wpływem jakichś tam takich rzeczy. I kolejna taka odznaka tego, że jesteśmy dziećmi Boga, jest uwielbienie. Ewangelia Jana, 17 rozdział. 17 rozdział, 1, 4 i 5 wiersz. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Oto Ojciec wszystko poddaje swemu Synowi. Syn dalej uwielbia Ojca, wypełniając Jego wolę we wszystkim. I teraz my wchodzimy w uwielbienie, to jest wypełnianie woli Ojca nadal. To jest radość, że może dziać się to, co chce uczynić Bóg. Zadowolone dzieci, bo Ojciec jest uczczony. To jest niesamowite. Gdzie spotkasz dzieci, które się cieszą, bo rodzice w domu są uczczeni. A tu jest taka rodzina, jedna wyjątkowa rodzina, gdzie dzieci cieszą się, gdy ojciec jest uczczony, uwielbiony. A pierworodny syn dał doskonały przykład uwielbienia. Oto wykonałem wszystko, cokolwiek chciałeś, Ojcze. A więc my wchodzimy w uwielbienie, a uwielbienie to jest dalej posłuszeństwo w miłości zgodnie z wolą Boga. Więc sumują się te wszystkie elementy i przychodzi to do uwielbienia. Pamiętam, jak Jezus mówił o Duchu Świętym, On mnie uwielbi w was. W ten sposób, że my wejdziemy w pełne poddanie Jezusowi Chrystusowi i będziemy czynić to, co jest zgodne z wolą Ojca, a przekazane nam jest to przez Bożego Syna. Więc uwielbiając, Pan Jezus korzystał z wszystkiego, co ma Ojciec, aby to było użyte zgodnie z wolą Ojca. My uwielbiając Jezusa korzystamy, tak jak powiedział, Duch weźmie ze mnie i wam da. Korzystamy z tego wszystkiego, co jest w Chrystusie, przez to Go uwielbiamy. W Chrystusie mówiliśmy wczoraj, ile mamy. Korzystając z tego, uwielbiamy Jezusa. To nie jest tylko śpiewanie. Śpiewanie jest wyrażeniem uwielbiania, ale nie jest takim konkretnym uwielbianiem. Uwielbianie jest, kiedy my bierzemy z Niego i kiedy w tym śpiewie jest oddanie chwały za to, jaki On jest. Wtedy to jest uwielbianie. Tak to jest śpiewanie. A uwielbianie jest opowiadaniem o tym, co On ma, a my już też to mamy. Że to zostało przeniesione przez Ducha Świętego do naszego codziennego życia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, od 8 wiersza. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Oto mamy uwielbionego Syna. Ojciec tak wywyższył Syna, tak Go uwielbił, że wszystko, cokolwiek możemy mieć ku naszemu zbawieniu, mamy wszystko w Synu. I to jest niesamowite. To jest Go uwielbiać, kiedy my czerpiemy wszystko z Niego. To jest uwielbianie Jego. Jeżeli my żyjemy po swojemu i trochę bierzemy z Niego w chwilach kryzysowych, to nie jest uwielbianie. To jest, można powiedzieć, że tak jakby
topiący czegokolwiek się chwyta, bo człowiek już jest w stanie, że ani lekarze mu nie pomogą, ani nikt nie pomoże i wtedy woła Pana Jezusa, no bo któż inny pomoże. To tak jak tonący brzytwy się chwyta. Tak ten człowiek szybko puści się Jezusa, gdy tylko uzdrowienie przyjdzie. Bo to nie będzie uwielbieniem, tylko próbą wykorzystania, że to, co inni już nie mogą, on nadal może uczynić. A więc uwielbienie jest korzystaniem z tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. Bóg uwielbił tak Syna, że Jego imię jest jedynie dla nas zbawczym imieniem. Tylko jedno imię znane nam, ludziom. Imię Jezus Chrystus, którym jest zbawienie. Kto będzie wzywać tego imienia, mówi: Ojciec, zbawiony będzie. Na 100%. Ojciec stoi za tym, że będzie zbawiony człowiek, który wzywa imienia Pańskiego, aby Jezus Chrystus był coraz bardziej widoczny w tym człowieku. Nie dla zaspokojenia swoich pomysłów, ale aby wola Ojca się wypełniła, żeby Syna było coraz więcej widać w nas. Tak wołajmy, a 100% Duch Święty będzie wykonywał pracę bardzo dobrze, sprawnie i będzie widać efekt. Żeby Pan Jezus był widoczny coraz bardziej w nas. To samo mamy w liście do Filipian napisane o tym uwielbieniu. W tym drugim rozdziale. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I mamy tu bardzo wyraźnie, w jaki sposób Ojciec uwielbił swojego Syna. I On chce, żeby Jego Syn był tak uwielbiony w Tobie i we mnie. On nas też, Ojciec, uwielbił, ale poprzez to, kim Syn jest dla mnie i dla Ciebie. Poprzez obraz Syna w Tobie i we mnie. Kogo uwielbił, tego też i napełnia Bóg, abyśmy mogli wygrać. Czy jest to dla Ciebie czymś niesamowicie zachęcającym, że bycie dzieckiem Boga jest najwyższym zaszczytem na ziemi, gdyż to uwielbienie spływa. Mówiliśmy o rodzinie uwielbiającej, a więc miłującej. Jest to efekt tego, że jaki ojciec, takie dzieci. Taka jest rzeczywistość. Ojciec święty, dzieci też święte. Syn Boży uwielbia swojego Ojca. Ojciec uwielbia swojego Syna. My jesteśmy uwielbieni w Synu, a więc pełne korzystanie z tego wszystkiego, czym nas obdarzył Ojciec. To jest dobrze wieść, bo wtedy jest zachęta, żeby minąć wroga i zrobić to, co chce Bóg. Kolejny duch synostwa, który woła w nas Abba Ojcze. Kolejny element tego widzenia, że to jest Jezus Chrystus, jest to życie wieczne. On jest życiem wiecznym. A więc kto ma Syna, ma życie wieczne. Kto jest Synem, bo ma Syna, ten ma życie wieczne też. Duch wieczności jest w tym człowieku. Nie przemijania, tylko wieczności. Już tu na ziemi ten człowiek jest wieczny. Już ma życie wieczne. Synowie i córki mają życie wieczne. Są zapisani w Księdze Wieczności. I kto trwa w tym, należąc do Syna, jest tam zapisany. W tej Księdze tych, którzy nigdy nie umrą. Tak jak Jezus powiedział, nigdy nie umrzecie. Będziecie wiecznie żyć. I o Panu Jezusie czytamy, On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym. A więc kto ma Syna, ma życie wieczne. Zwróćcie uwagę, że często jest tak, to jest ciężkie w sumie do pojęcia, że myśl ludzka jest taka przyziemna, taka ciężka. Ją podnieść do tych niebiańskich wysokości nie da rady. Ona ma taki, im wyżej ją podnosisz, tym ona bardziej ciężka się robi. Im więcej chwały mówisz, tym bardziej ludzie robią się ociężali. Spadają im ręce, opadają głowy. Widać, że są, spać im się chce.
im bardziej się unosisz. Widać, jak myśl ludzka zgodnie z tym słowem uwielbienia, ona zupełnie staje się coraz cięższa. I widzisz później w pewnym momencie człowieka wierzącego, on już tony na sobie dźwiga, bo ty już żeś do nieba prawie uleciał. Taka jest myśl ludzka. Ale kiedy jest to myśl niebiańska, ona ulatuje, ona w niebie ma swoje miejsce, ona jest szczęśliwa, gdy jest mówione o uwielbionym synu, o chwale, o zwycięstwie, o nowym życiu, o miłości do męża, do żony, do brata, do siostry, do Bożego ludu, nawet do wrogów. Ona, ach tak, to jest w synu przyszło do nas. To jest piękne i cudowne, chwała Bogu, że o tym mówisz do nas. Naprawdę, to jest niesamowite, bo dokładnie to wiem. I wiesz, że jesteś między ludźmi, którzy mają odnowiony umysł. Że możesz się unosić do góry, oni też tam potrafią ulecieć. Nie ma problemu dla nich. Jak wysoko, ile się uniesiesz, tyle my. Bo w Synu mamy wszystko. A więc wieczność, żaden problem. Mamy wieczność, mamy Syna, mamy wieczność. Jesteśmy wieczni. Nie myślimy o umieraniu jako o końcu. Myślimy o wieczności i dla nas nie ma końca. Śmierć nam nie straszna. Straszni nam są tylko chrześcijanie, którzy są niewierzący. Oni są gorsi od śmierci. Przy nich trzeba uważać, bo Słowo tak Boże mówi, że uważajcie na człowieka, który był odpadł od wiary. On jest bardziej niebezpieczny od śmierci. Śmierć was nie oddzieli, ale jego niewierzące serce może to zrobić. Uważajcie na ludzi, których jest korzeń goryczy, bo oni mogą was pokalać. Pokalać mogą wiele, a więc od śmierci gorsi są wierzący, którzy są niewierzący. Bo im stale w głowie jest zupełnie co innego. A więc korzystanie z tego, co mamy w Synu, jest uwielbianiem Jego. Im więcej z Niego korzystasz, tym więcej Go uwielbiasz. A my widzimy w Tobie efekt tego uwielbiania, życia wiecznego. I Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Jana 11 rozdział. Jest 11 rozdział. Jak to mówią, lokomotywa jak pod górę jedzie, to sapie. Jak z góry, to prawie nie słychać. 11 rozdział, 25 wiersza. Rzekł Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczy mu tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Czy wierzysz w to? Tak, uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. A więc Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, kto wierzy w to, kim On jest, ten śmierci nie umrze na wieki. A więc mamy życie wieczne, dlatego że wierzymy, że jest Synem Bożym i my wiemy, że w Nim jest doskonałe synostwo, które my też poznajemy przez codzienne życie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie jesteśmy głupcami, którzy żyją tu dla wybudowania domu, dla żony, dla dzieci, dla męża, dla znajomych, dla pokazania się. My nie żyjemy już na to, my żyjemy dla Pana. To nas interesuje, to jest najważniejsze. A to, co dzieje się przy tym, no to dzieje się jakiś efekt, że bierzemy w czymś udział, ale to wszystko dzieje się tylko dlatego, żeby poznać Pana, żeby doznać, jaki On jest, żeby dzięki Niemu móc reagować na to wydarzenie, umieć podejść do tej sprawy, do tamtej sprawy, nie być człowiekiem lekkomyślnym, który zlekceważył Pana w swoim codziennym życiu, a potem mówi, jak to się mogło stać, że tak się wydarzyło. No zawsze, gdy my pomijemy Pana w czymkolwiek, to napotykamy na swoje pomysły i wtedy mamy problem, jak sobie z nimi poradzić. A więc Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Dzieci Boże mają życie wieczne, bo Ojciec jest wieczny. Zresztą trudno powiedzieć, jeżeli weźmiemy wieczność, bo Bóg jest poza czasem. Czas został uczyniony tylko dla nas tutaj, żeby pewne rzeczy mogły się wykonać. A więc on po prostu zawsze jest. Jestem, który jestem. Nie ma początku, nie ma końca. My mamy początek w Chrystusie. A przez Chrystusa mamy wszystko w Bogu. A więc wieczność. Mamy
świadomość, że jesteśmy wieczni i nie interesuje nas tyle przemijanie, to życie zgodnie z wiecznością. Więc karmienie się Panem, cieszenie się Nim. Co jeszcze? Jaki jeszcze duch synostwa jest taki wyraźny w Jezusie Chrystusie, który musi też widać być i w nas? On jest święty. Synowie i córki są święci. Święci, mówiliśmy nieraz. Święty jest Bóg, on jest oddzielony od wszelkiego zepsucia, od wszelkiego zła. Święty człowiek jest oddzielony do społeczności z Bogiem. To są święci, oddzieleni, aby być z Bogiem. Syn jest oddzielony dla Ojca i wyraźnie mówi, żyjąc tu pośród tego świata, władca tego świata nic we mnie nie ma. Więc żyjąc tutaj pośród świata, nigdy władca tego świata nie znalazł mnie, abym zrobił coś, co on by chciał. Zawsze robię to, co chce niebiański Ojciec. Jest święty. Świętość więc jest posłuszeństwem według woli Ojca, w miłości, uwielbieniem. Wszystko się tam łączy. Wszystko w sumie jest spoiste, bo to jest jedno. Jest to jeden duch synostwa. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale mamy... W pierwszym rozdziale do 30 wiersza mamy te słowa... I rzekł jej anioł, nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Na synach i córkach spoczywa Boży Duch. Słowo Boże nazywa to zapieczętowanie Duchem Świętym, jako rękojmią, jako zapewnieniem Bożym, że jesteśmy Jego wyłączną własnością. Chwała Bogu za to. Wiecie, diabeł chciałby pomniejszyć kosztowność syna. Chciałby stale skierować naszą uwagę na te ludzkie relacje, ludzkie sposoby pojmowania, zadowolenia, smutku. Podczas gdy Duch Święty skierowuje naszą uwagę na Boże pojmowanie, radości, smutku. I w jaki sposób to się wyraża, gdzie to się wyraża. Żebyśmy mieli kosztowność, żebyśmy rozumieli, patrzyli, czy ja jestem święty. Co to znaczy być świętym? Ewangelii Jana, 5 rozdział. Bo chcemy, nie chcemy chybić, nie chcemy dać się oszukiwać diabłu dalej. Chcemy prawdą żyć. Chcemy żyć w prawdzie i kosztować prawdę. Jest to dla nas bardzo ważne. Nie chcemy chybić celu. I tu mamy takie słowa, 22 wiersz. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Od 27. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. A więc o synu jest powiedziane, że ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Czytaliśmy wcześniej, że on jest święty. A więc ojciec przekazał wszelki sąd świętemu synowi. A potem czytamy w 1 Koryntian, 6 rozdziale. To wszystko jest tak połączone z synostwem w nas, Jezusa Chrystusa. 6 rozdział, 2-3 wiersz. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzić? A kto będzie sądził? Święci. Syn Boży jest święty. My jesteśmy synami Boga, córkami Boga. Jesteśmy świętymi dzięki świętości Syna. Temu, w jaki sposób Chrystus był posłuszny i jest posłuszny Ojcu. I Duch tego Syna napełnia nas tym samym uwielbieniem, posłuszeństwem, świętością. I my wraz z Synem mamy prawo sądzić ten świat aniołów,
Tak jak ojciec dał prawo synowi sądzenia, tak dał wszystkim synom i córkom prawo sądzenia, którzy mamy świętość ze świętości Bożego Syna. Czyż nie wiecie, że dlatego, że nie jesteście już dziećmi świata, nie jesteście dziećmi deprowacji, nie jesteście dziećmi szukającymi własnego szczęścia, bo macie je w Chrystusie Jezusie, nie jesteście dziećmi szukającymi akceptacji u ludzi, bo macie ją pełną już u Boga, to jest najważniejsze. Jesteście święci, oddzieleni, macie prawo należeć do tego, który sądzić będzie wszystkich, którzy nie należą do Boga. Którym Bóg otworzył przestrzeń, możliwości upamiętania się. Nie chcieli się upamiętać, nie chcieli zrezygnować. Będziemy ich sądzić wraz z Synem. Duch synostwa czyni nas złączonymi. On ma prawo sądu, my też. Tak jak współdziedziczymy z Nim we wszystkim. To jest niesamowite. Wiecie, dla tego wszystkiego zostawić te wszystkie mrzonki. Cieszyć się Królem i tyle. Chwalić Pana, uwielbiać Go, czerpać z Niego i korzystać. Przecież On mówi, a ja chcę, żeby moja radość w Was była. Panie, jak Ty chcesz, żeby Twoja radość, a Twoja radość nie jest oparta na dźwiękach, na tym, czy się ludziom podobam, czy ludzie będą zadowoleni ze mnie, czy nie. Jest oparta zupełnie na tym, że należy do Ojca, należy do Boga i w Nim mogę znajdować zadowolenie. To jest zupełnie coś innego. Chwała Bogu za to, że ten duch synostwa chce napełniać nas ludzi. Żebyśmy to Abba, Ojcze, żeby to było prawdziwe, a nie falsyfikat. Dlatego w Synu przychodzi to wszystko. Nie tylko och, bądźcie synami i córkami. No ale jakimi? No to abyś tylko był. Nie, świętymi. Jeszcze uwielbiającymi, jeszcze posłusznymi, jeszcze wiernymi, jeszcze jak Ojciec pełniącym Jego wolę. Chwała Bogu. To wyrywa z kapci, co? I ubierasz sandały i mówisz, o Panie, to jest niesamowite normalnie, to jest zupełnie co innego. Wcześniej mnie tego nie nauczono, co to znaczy być synem, co to znaczy być córką twoją. To już nie jest myślenie, że jestem dalej Marian. Ja jestem Marian, mam imię takie według starego nadania, ale moje imię jest tam u Ojca, jak ja tam dotrę, się dowiem. Ty też bądź ciekawy, ale tak ciekawy, żeby pozostać synem, córką Boga tu na ziemi i wtedy usłyszysz imię, które dał ci Ojciec na białym kamieniu, czystym kamieniu. Wieczne imię, nieprzemijające, niesamowite, ile mamy w Synu. I objawienie, 20 rozdział, 4 wiersz. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Kto ma prawo sądu? Święci. Kto powstanie więc przy pierwszym zmartwychwstaniu? Święci. Duch świętości, to jest duch synostwa. Świętym jest dane prawo sądu, a więc święci powstaną do tego, aby sądzić. To jest zaszczyt być świętym synem, świętą córką, a nawet Słowo Boże mówi, bądźcie świętymi, bo Ojciec jest święty. A więc należmy do tych, Ojciec osądził ten świat i posłał Syna, żeby zbawić. Każdy może się uratować, ludzie Go odpychają. Pod wpływem oszukania mówią, nie, nie, ja go nie potrzebuję, ja mi wystarczy, ja sobie jakoś żyję. To jest tragedia. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że odrzuca to, co najcenniejsze, najważniejsze. To jest niesamowite i możesz czuć w tym momencie, Panie, ale jak ci ludzie mogą tak zrobić? Ale pomyśleć sobie później, Panie, ale czy ja nie odrzucam Twojej miłości, czy ja nie odrzucam służby, czy ja nie odrzucam posłuszeństwa, Panie? Może się gdzieś oszukuję, Panie, i zamiast Ciebie, żyjącego we mnie, jako życie wieczne, to ja sobie prowadzę jakieś życie. Panie, pomóż mi. Może czasami być tak, że komuś się mówi, człowiek sam doznaje, Panie, to przecież ja o mnie mówię teraz. To ja mam problem. Nieraz mówiąc do kogoś, Ty sam zaczynasz się napominać, czy sama, i mówisz, Panie, ratuj mnie. Wyzwól mnie z tego, żebym mógł żyć. I dobrze, że tak jest. Gdy coś dzieje się nie w porządku, a więc ten Duch Świętości daje nam podstawę do udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. Chrystus przyjdzie po tych, którzy są święci, wraz ze świętymi aniołami. Kolejne ważne, co jest w Synu? W Synu jest wierność.
Pamiętacie, jak Jezus Chrystus był kuszony, zawiedziony przez Ducha Świętego na pustynię, aby był kuszony przez szatana i był kuszony przez 40 dni. I co się okazało? Że jest wierny. Duch synostwa to wierność Ojcu. Diabeł składał swoje propozycje, aż w końcu złożył propozycję, którą większej nie miał. Pokazał chwałę tego wszystkiego Jezusowi i mówi, dam Ci to, jeżeli oddasz mi pokłon. Ilu ludzi sprzedaje swoje synostwo za zupełnie bezcen w porównaniu do tego, co diabeł oferował Jezusowi. On oferował wszystko, a ludzie za trochę są w stanie zostawić swoje pierworództwo i pobiec za tym trochę, bo myślą, że to im da jakieś wielkie szczęście. Jezus wzgardził tym wszystkim i tym trochę, i tym więcej, i tym najwięcej, i wszystkim, co tylko diabeł mógł mu zaoferować. I dla mnie to jest duch synostwa. I dla ciebie też, bo w Synu jesteśmy w stanie wzgardzić wszystkim, z czym diabeł do nas przychodzi. Ale kiedy pozostaniemy w Synu czy córce urodzeni z ciała, już nie wzgardzimy. Oj nie, mamy inny przelicznik wtedy. Już myślimy, a szkoda, szkoda. W sumie to przecież chyba mi życia wiecznego nie odbierze. A potem krok po kroku. Diabeł od razu nie oferuje ci czegoś, co od razu jest takie, a weź zabij kogoś, a weź okradnij. Nie, nie, inaczej. Trochę tylko zrezygnuj z tego, co jest w Synu. A więc duch wierności. Pamiętacie, jak był Chrystus, Pan nasz, 12-letnim chłopcem? I tam niby się zgubił. On się nie zgubił, oni się zgubili. On był cały czas w odpowiednim miejscu, bo on mówi, że czyż nie wiecie, że w sprawach Ojca mam być? To wy się zgubiliście. Jeszcze trochę musiałby was szukać, gdzie wy w sumie jesteście. A oni myśleli, że oni go muszą szukać, gdzie on się zgubił. A on mówi, czyż nie wiecie, że zawsze mam być w sprawach Ojca? A kiedy z Samarytanką rozmawiał przy studni, to co powiedział? Jak przyszli jego uczniowie? Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. Wierność. Sprawdź, czy masz w sobie wierność. I diabeł przychodzi z ofertami, wzgardzasz nimi wszystkimi, bo wierny jesteś Bogu. Pan Jezus mówi, kiedy ktoś spośród Jego ludu okaże się niewiernym, odwracając się od tego, co jest zgodne z wolą Boga, Jezus mówi, lecz on pozostaje wierny, gdyż odwrócić się nie może. Człowiek może się stracić, ale nie straci Jezusa z sobą. Człowiek może odejść i zgubić wszystko, ale Jezus nie pójdzie za tym człowiekiem. A więc pozostaje wierny do końca. Kto będzie wiernym do końca, kto wytrwa do końca, ten będzie uratowany. A więc w duchu synostwa jest wierność. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego ducha syna wołającego w nas Abba. Taka święta rzeczywistość zrozumienia, że Bóg jest naszym Ojcem. To nie jest jakiś daleki Bóg, do którego się modlimy. Rozmawiamy z naszym Ojcem. A my mamy wieczne życie. Jeszcze chwila i to wszystko zakończy się. I będziemy tam. To jest najważniejsze, aby wytrwać. A więc jest dużo, dużo świadectw, które mówią o tym, żebyśmy my tą wolę Ojca wypełniali. Może z Księgi Objawienia, jak już tu jesteśmy, 17 rozdział. 14 wiersz. I będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani i wierni. Wierni. Pozostający wiernymi. Okaż się wiernym. Na ziemi jest mnóstwo zdrad. Ludzie się zdradzają nawzajem. Przyjaciele się zdradzają, bo coś tam komuś się więcej wydało. Bądź wiernym. Wierność się opłaca. W duchu synostwa jest wierność. Zobacz, jak wierny był syn, opłaciło się, ojciec go wywyższył, posadził po swojej prawicy, poddał jemu wszystko, ojciec, a imię jego ustalił jako jedyne, w którym my możemy się uratować. To jest być w duchu synostwa. Mieć jego imię jako jednorodzonego Bożego Syna. W tym imieniu być i my.
To jest zbawienie, to jest uratowanie. Nie ma nikogo innego, w kim moglibyśmy się uratować, jak tylko w tym Bożym Synu Jezusie Chrystusie. A więc należ do Niego. Korzystaj z tego. W Nim jest tylko wierność. My nie mamy w ciele wierności. Nasze ciało zwiedzie nas i oszuka raz, dwa. Szybko. Ale kiedy jest Duch Syna w nas, wtedy wierność jest w nas. Duch synostwa chroni nas przed światem zepsucia, przed synami zgubienia, przed synami fałszu, przed synami przewrotności, przed synami zwiedzenia oszukańczego, kłamliwego ducha. Chroni nas synostwo Syna, gdyż On tu żył i wygrał. Próbowali Go zwieść, podejść. A mamy płacić podatek, czy nie mamy płacić? I mamy go. Jak powie tak, to wpadł, a powie tak, też wpadł. A Pan Jezus mówi, no synowie przewrotni, czego wy tu chcecie? A dajcie mi tu denara. I synowie przewrotni mieli już, miny im spadły. Jak go tu podejść? Z każdej sytuacji wychodzi. Ty też wyjdziesz. Jeżeli Duch Syna będzie w tobie, to jest duch mądrości, duch uwielbienia Boga, duch posłuszeństwa. A więc wierność jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Co jeszcze? W Duchu Syna jest wywyższenie. Dlatego jest napisane bardzo wyraźnie. Kiedy Bóg wywyższył swojego Syna, to co zrobił? Wywyższył wszystkich synów. W tym jednym Synu wywyższył wszystkich. Kiedy Go posadził po swojej prawicy, co zrobił? W Nim posadził i nas. A więc w Duchu Synostwa my już jesteśmy po prawicy Boga, bo to jest Syn, Chrystus Jezus. To już nie ja, nie ty. Ten Duch Synostwa to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Nie myśl o sobie, zapomnij o tym, gdzie byłeś. Tak jest napisane. Oblubienico, zapomnij o domu rodziców swoich. Teraz należysz do oblubieńca. Myśl tylko o nim i ciesz się nim. Ciesz się Chrystusem, wszystko ci się powiedzie. Każda sprawa jest przez Niego już uczyniona. Wygrasz wszystkie bitwy, dojdziesz do celu i będziesz wieczność w domu Ojca, bo tam jest Boży Syn. Powiedział, ja tam idę i przygotuję ci miejsce i wrócę i wezmę was do siebie. Ale jedno, musimy w duchu Jego tu pozostać. Nie możemy my odsunąć ducha Syna i zacząć swoje mędrkowanie tutaj. Sposoby wyborów, decyzji. No wiadomo, co za tym idzie. Narzekanie, że to za trudne, że Bóg nałożył na nas za wiele, że powinno być to łatwiejsze, skoro nas tak kocha, to powinien to zrobić inaczej. No zaraz zaczyna się mędrkowanie, jak to powinien Bóg zrobić. A Syn nie mędrkował. Ojcze, jeśli Twoja taka wola, idę wykonać Twoją wolę i poszedł i wszedł w nasze rozdzielenie, oddzielenie od Boga. A więc wyraźnie jest powiedziane, wszystko, co Bóg uczynił w Synu, uczynił to również w nas, przez Jezusa Chrystusa. Czy masz to? To są skarby, skarby największe, najwspanialsze skarby. Nigdy nie moglibyśmy być wywyższeni po prawicy Boga zasiąść, gdyby nie Syn. Niech Jego Duch napełnia nas całkowicie. My chcemy być w Jego duchu. Nie chcemy żyć już w duchu zepsucia. Nie chcemy żyć w duchu szukania swojej chwały. Nie chcemy. Nienawidzimy tego, żeby ludzie patrzyli na nas z podziwem. Chcemy, żeby patrzyli na Niego z podziwem. My nie chcemy szukać, żeby ludzie nas chwalili. Chcemy, by Jego chwalili. Paweł mówił, dobrze, że dziękujecie za mnie, bo Jezus jest tym, który to czyni we mnie. Inaczej, gdy Bogu dziękujecie za to, co dzieje się z apostołem, to dziękujecie Bogu za Jego Syna, który napełnił duchem swoim apostoła. I w duchu synostwa teraz apostoł właśnie w ten sposób funkcjonuje. Jaką wartość masz, Boży człowieku? Jesteś najbardziej wartościowym, bo twoją wartością jest Boży Syn w tobie. Skarb nad skarbem. Garnek gliniany jest napisany. Cóż, garnek gliniany jest ważny, ale skarb w tym garku glinianym jest ważny. I tak jest napisane, że w nas, w garku glinianym jest skarb i on jest ważny. To jest bogactwo nasze. Co by takiego powiedzieć? Cóż jeszcze mamy, Synu? Na pewno jest to owocowanie. Jezus nie jest drzewem martwym, nie jest drzewem wydającym kwaśne owoce, nie jest drzewem wydającym gorzkie owoce, nie jest drzewem,
którym byłoby tylko liście, jest drzewem owocującym. I my w Chrystusie, w duchu synostwa też jesteśmy drzewem owocującym. Jest napisane, jaki owoc wydajemy w duchu synostwa. Jest to napisane w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, od 22 wiersza i 23. To jest ten owoc syna. I my tego owocu wszyscy potrzebujemy. Gdybyśmy, żyjąc w tym owocu, my jesteśmy tak sobie bliscy wtedy. My jesteśmy rodzina. Bo ty dostaniesz ode mnie to samo, co ja od ciebie. Owoc jest Chrystusowy. My się budujemy. Wtedy jesteśmy posilani, umacniani nawzajem. Cóż jeszcze tam mamy w Chrystusie Jezusie? Społeczność. Czyż to nie jest cenne? Syn ma społeczność z Ojcem. A my w Synu mamy społeczność z Ojcem. Czyż to nie jest wspaniałe? Kim jesteś więc? Mam społeczność z Bogiem. A dzięki komu mam społeczność z Bogiem? Dzięki Synowi, bo krew Jego oczyszcza mnie od każdego grzechu. Syn napełnił mnie duchem społeczności. Jest mi dobrze z Ojcem. Tego potrzebujemy. Rozumiecie, że my się absorbujemy. To, co mówiłem wcześniej, kiedy nie idziesz dalej, powodujesz to, że wymuszasz to, żeby nie móc pójść dalej, bo gdyby pójść dalej, to byś się zgubił zaraz w tym wszystkim. A więc powstrzymujesz gdzieś ten pochód dalej przez swoją niechęć do tego, żeby iść dalej. A my musimy iść dalej za Panem. I to jest właśnie duch społeczności. Pan chce iść dalej. My chcemy iść dalej. Patrząc na tego, który zaczął naszą wiarę, który jest dokończycielem, biegnijmy za Nim. Biegnijmy, należąc do Niego. To jest bardzo ważne dla mnie i dla ciebie. A więc ten duch społeczności, pamiętacie, jak już modlił się, ile razy powtarzałem tą modlitwę, 17 rozdział. Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A więc modlił się, Ojcze, w moim duchu niech oni będą jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Jak ze mną jesteś jedno, tak i z nimi. Ojcze, bądź jedno, bo oni są wykupieni, spłaceni, oni są napełnieni moją radością, oni są napełnieni moją sprawiedliwością, oni są napełnieni moją wiernością, oni są napełnieni moją służbą, oni są napełnieni wdzięcznością, uwielbieniem, oni są napełnieni mną. Ojcze, możesz mieć z nimi jedność. Dzięki Synowi, to jest chwalebne. Popatrz, my jesteśmy wyrwani z tego świata myślenia po ludzku, my jesteśmy przeniesieni do myślenia po Bożemu. Człowiek ziemski myśli o tym, co ziemskie, niebiański zaś o tym, co niebiańskie. Bądźmy według ducha synostwa, według ducha Chrystusowego, a wszystko będzie się działo, wszystko będzie się działo, wszystko będzie biegło dalej, dalej i dalej. Więc bardzo jest ważne to, żebyśmy byli gorliwi z powodu poznanej prawdy i abyśmy o to się troszczyli, o to zabiegali, tego pilnowali, żeby to nieustannie w nas był Chrystus, a nie my. Kiedy diabeł chce mi powiedzieć, Marian, ty pamiętasz, jak żyłeś, a to robiłeś, czy tamto robiłeś, nie wszystko było takie złe. Może wrócisz do czegoś tego, czy tamtego. No i jeżeli ja nie cenię sobie Chrystusa na tyle zdecydowanie, żeby uważać siebie jako znienawidzonego, a Chrystusa jako umiłowanego, to ja pomyślę, no faktycznie, no nawet wśród wierzących nie widzę takiego czegoś, jak ja miałem, będąc niewierzącym. A więc może to nie było aż takie złe. Diabeł jest chytry, przebiegły jest. Wszystko, co było, jest złem. Chrystus jest doskonale dobry, a więc musimy miłować Jego bardziej niż wszystko, kim my byliśmy. Nie ma znaczenia, kim byliśmy. Paweł mówi, kim by oni byli, mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie, kim są teraz. Kim teraz jesteś? Czy jesteś dzieckiem Boga poprzez ducha synostwa, który mieszka w tobie, ducha Chrystusowego, który mieszka w tobie. Jesteś Chrystusowy i jesteś synem Boga, córką Boga, bo ten duch synostwa w tobie woła, Abba, Ojcze, Ojca masz w niebie. To nie jest tak, że tu mam jakichś rodziców. No w porządku, według ciała, ale tam, ten prawdziwy Ojciec jest tam. I to jest dla mnie i dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Jezus mówi, kto mnie przyjmie, temu dam prawo bycia dzieckiem Boga. Przyjmuję ducha synostwa, on daje mi prawo być dzieckiem Boga. W Jego duchu mogę być dzieckiem Boga. Tylko w Jego duchu możemy być dziećmi Boga. Stary człowiek to stary człowiek, nowy człowiek to nowy człowiek. Dlatego pamiętajmy, to, co nam przyniósł, jest niesamowicie
wywyższające, sięgające o wiele dalej, niż sięgnąć może nasz rozum. Ale gdy słyszymy o Synu, stawajmy na baczność i słuchajmy, bo to dla nas są najważniejsze informacje. Choćby nie wiem, co było, odłóż to i słuchaj, bo to jest ważniejsze od wszystkiego, co tu jest. To jest czasowe. Syn jest wiecznością. Masz Syna, masz wieczność. Masz Syna, jesteś dzieckiem Boga. Masz Syna, nie grzeszysz, bo On nie grzeszy. W duchu synostwa jest wszystko, co jest miłe Ojcu. Dlatego korzystajmy z tego i sprawdzajmy. Potrzebujemy Syna. Nie możemy się dać oszukać. Dosyć już diabeł nas oszukiwał. Jeżeli nie widzisz tych argumentów, tych atrybutów synostwa, to możesz je mieć. Trzeba przyjść do Niego i szczerze z Nim rozmawiać. Poddać się Jemu, omówić z Panem to, co rzeczywiście Cię boli. On Ci pomoże i On napełni wszystkim, co potrzebne. On jest gotów. On powiedział, jeśli kto będzie wzywać imienia mojego, wysłucham go, pomogę. Nie odstąp. Nie daj się zwieść i oszukać. Bez tych oznak synostwa jesteś w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Bo żniwo, które zbierasz, jest bardziej cielesne niż duchowe. Ale jeśli są te oznaki, jeżeli to się dzieje, to jesteś w dobrym miejscu. I gdybyś dzisiaj zakończył życie, czyż zakończyła śmierć, nie może cię oddzielić od Boga. Pilnuj tej sprawy. To jest najważniejsza sprawa. Pilnuj, nie wracaj do starego. Zauważ, że wielu wraca i robią się niebezpieczni dla siebie i niebezpieczni dla innych. Potrzebujesz pilnować się nowego człowieka. Potrzebujesz radości Chrystusa i tej wierności, żeby czynić to, co chce Ojciec. To jest najważniejsze. Pilnuj się tej najważniejszej sprawy. Jej pilnuj bardziej niż wszystkiego innego. Tam pisał Salomon, czuj niż wszystkiego strzeż swego serca. A ja ci mówię, czuj niż wszystkiego innego, pilnuj się Syna Bożego. On wszystko ma dla ciebie, co jest potrzebne. Amen. Amen.